film, który będzie miał najmniej wyświetleń na tym kanale, bo jest o 7. sezonie The Walking Dead. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że coraz mniej ludzi ogląda ten serial, a ci, co oglądają, tak jak ja, to robią to trochę z przyzwyczajenia. 7. sezon naszych żywych trupów, no powiem wam, że zaczął się od wielkiego boom. Dla tych, co nie pamiętają, będzie trochę spoilerów, od razu powiem. Dla tych, co nie pamiętają, poprzedni sezon skończył się złapaniem naszych bohaterów przez Negana. No i był taki ładny bardzo cliffhanger, że Negan ze swoim kijem bejsbolowym rozbił komuś głowę. No i przez całą tą przerwę nie wiedzieliśmy tak naprawdę komu. No i w 7. sezonie, oczywiście w 1. odcinku, dowiedzieliśmy się, kto zginął, a twórcy tutaj zagrali nieźle, bo nawet zmylili część fanów komiksu, no bo komiks jest oczywiście w historii dużo, dużo dalej, ale komiks z tym serialem bardzo się rozmijają w tej chwili. To jak bohaterowie funkcjonują, którzy żyją, którzy umarli, bardzo się to pomieszało w porównaniu z komiksem. Więc zginęły dwie osoby. Zginął nasz rudowłosy Abraham, czyli mięśnie naszego zespołu tak naprawdę, oraz Glenn. Glenn, którego mieliśmy tak naprawdę okazję podziwiać od pierwszego sezonu i był on jednym z głównych bohaterów. I powiem wam, że w komiksie zginął Glenn. Abraham zginął bodajże wcześniej dużo. Nie jestem aż tak na bieżąco z komiksem, żeby wam tutaj dokładnie, więc jeżeli czytacie komiks, to pewnie mnie tam w komentarzu poprawicie. No więc nasi bohaterowie zostali złamani. Tak naprawdę Rick, nasz główny bohater, został złamany na początku po całości. Robił wszystko, co Negan mu kazał. No i to był pierwszy odcinek. A potem były kolejne odcinki. I tak jak sobie wracam pamięcią do nich, to nie za wiele się działo. Ogólnie cały sezon skupia się na tym, że nasi bohaterowie chcą wystąpić przeciwko zbawcom. Czyli zabić Negana, zabić ich wszystkich. Ale grupa właśnie zbawców jest liczna, więc potrzebują pomocy. No i poznajemy kolejne osady, że tak powiem. Mamy królestwo, gdzie rządzi król, jak to w królestwie. Koleś, który ma tygrysa w ogóle, chodzi z tygrysem na smyczy. Mamy też wzgórze, gdzie są, no wzgórze, tam jest lekarz, on się zajmował Maggie, no, dużo by tłumaczyć. W każdym razie cały sezon skupia się na tym, żeby te wszystkie osoby zebrać. No i wiecie, to się ciągnie przez te odcinki. Jedni chcą bardziej walczyć z tymi zbawcami, drudzy mniej. I takie przepychanki, ping-pong właściwie przez cały sezon. No ale co w The Walking Dead jest tak naprawdę najważniejsze, to zakończenie sezonu. Niech to będzie z przytupem i niech nam da nadzieję na to, że będzie lepiej przez kolejne dwa odcinki kolejnego sezonu, a później znowu będziemy biegać po lasach i to wszystko. I powiem wam, że finał tego sezonu jest dosyć skromny. No w porównaniu do tego, co się działo sezon wcześniej, to wręcz można by było powiedzieć, że malutki, skromniutki. Właściwie nic się nie wydarzyło w tym sezonie, no bo w tym finale. No bo jak tak sobie pomyśleć, to tak, no nasi bohaterowie gdzieś tam się zjednoczyli z tymi pozostałymi. Ale do samej konfrontacji, takiej wiecie, głównej konfrontacji, bo Negan został tylko trochę postraszony tak naprawdę i teraz zacznie się wielka wojna, no to nic się nie działo. Ja liczyłem, że ten sezon trochę przyspieszy te wydarzenia. Ile jeszcze będziemy ciągnąć ten serial? Ja powiem wam, że oglądam go już z przyzwyczajenia i to jest gdzieś tam mój i mojej dziewczyny rytuał, że my co poniedziałek siadamy do tego The Walking Dead i sobie spędzamy razem czas i przy okazji oglądamy serial, więc lubię przez to ten serial, tak? Że gdzieś tam on spaja mój związek, jakby to ładnie powiedzieć, tak? Daje nam szansę do tego, żeby obejrzeć coś, co ciekawi nas obojga. Ale jeżeli nie miałbym tego aspektu i powiedzmy, że nie miałbym osoby, z którą mógłbym to oglądać, to ja bym już to dawno rzucił w cholerę. Już dawno bym to rzucił w cholerę, bo to jest przewidywalne, przedłużane. Taka zasada w The Walking Dead, powiem wam. Jeżeli jakiś bohater z grupki głównych bohaterów
jest postacią drugoplanową, ale przez dwa odcinki, przynajmniej dwa odcinki, odgrywa on znaczącą rolę, to znaczy, że zginie na koniec. I w tym sezonie tak jest i właściwie w każdym poprzednim też tak było. Jeżeli któraś z postaci, na którejś z postaci jest skupiana większa uwaga, to znaczy, że no, czas się żegnać, kontrakt się skończył, nara. Czy czekam na kolejny sezon? No tak, oczywiście, że czekam, bo tak jak mówię, jest to gdzieś tam rytuał i dla tych pojedynczych odcinków czasem warto się przemóc, tak? Choć dla osób, które bardziej sobie cenią chyba swój czas, no to wydaje mi się, że możecie sobie serial The Walking Dead odpuścić i ewentualnie wracać na te pojedyncze odcinki, bo jeżeli gdzieś są jakieś opisy fabuły tych odcinków albo całych sezonów, to myślę, że one się mieszczą w jakichś 3-4 akapitach. Bo tak podsumowując, można by to było wszystko zrobić w przeciągu 5 odcinków, myślę. To, co wydarzyło się w ciągu całego sezonu, w 5 odcinkach by się zamknęło. Zresztą, jeżeli czytacie komiks, to w komiksie dzieje się to wszystko bardzo szybko, a jednak komiks trzyma chyba dużo lepszą formę, jednak fani są bardziej oddani chyba tej komiksowej wersji. No nic, dajcie mi znać w komentarzu, czy jak wam się podobało, czy w ogóle oglądacie The Walking Dead. Postać Negana, o ile była fascynująca na początku, tak teraz to mnie po prostu denerwuje ten koleś. Tym swoim wiecznym takim uśmieszkiem tam. Rozwalę ci głowę swoim kijem. Dobra, już mi odbija. Dobra, trzymajcie się, kłania się Ormando, do następnego i cześć.